Szanowni Państwo, jesteśmy w tej chwili na obiekcie Orlik i stadionie miejskim w Gołańczy. Chcę powiedzieć, że przygotowujemy się do przygotowania dokumentacji, która będzie dotyczyła remontu tutaj obiektu socjalno-technicznego na Orliku i na bazie tej dokumentacji będziemy aplikowali u Pana Marszałka o skorzystanie z dotacji na, w ramach programu Szatnia na Medal. I być może, jeżeli to się wszystko uda, będziemy mogli dokonać remontu kapitalnego tego właśnie obiektu tutaj w przyszłym roku. Chcę dodać, że w tej chwili również jesteśmy na etapie przygotowania się do realizacji też bardzo ważnego tutaj, bym powiedział, projektu, jakim jest budowa groty Solnej, która będzie dobudowana do obiektu już istniejącego na stadionie i sądzę, że i wszystko powiedzmy dobrze pójdzie. jeśli chodzi o przetargi wykonawców, no to powinna ona zostać wybudowana do końca obecnego 2023 roku. Dodam, że ta grota solna będzie budowana z tak zwanych środków, które uzyskaliśmy wspólnie za duży poziom szczepienia w ramach środków covidowych i ona zostanie wybudowana, jeżeli okaże się, że no, cena przetargowa zmieści się w naszych tutaj bym powiedział realiach, będzie ona zbudowana właśnie z tych środków i dodam również, że tutaj ten projekt był konsultowany tutaj z mieszkańcami miasta i gminy Gołańcz i w drodze konsultacji mieszkańcy właśnie zadecydowali, że ma być właśnie wybudowana ta grota solna i dziękuję wszystkim tym, którzy chcieli i uczestniczyli w tych konsultacjach, bo dzięki temu będziemy mogli właśnie zgodnie z ich sugestią ten projekt zrealizować. Sądzę, że bardzo ważne w tym okresie, gdzie właśnie tutaj ta choroba covidowa zrobiła duże spustoszenie w naszych systemach, bym powiedział, oddychowej, że tak rzeknę, no i, i przebywanie w grocie spowoduje, że będziemy mogli jak gdyby no, wrócić do pełni sił po tej chorobie. Tutaj chciałbym zakomunikować, że tutaj będziemy również Tutaj jest, jest taka potrzeba, dokonamy remontu kapitalnego dachu tutaj na, tej, na budynku właśnie socjalnym na stadionie, gdyż taka jest potrzeba i prawdopodobnie przy dobrych warunkach atmosferycznych zostanie to zrobione do końca czerwca i również nadmienię to chyba jest bardzo dobra informacja do zawodników naszego Gołańskiego Klubu Sportowego Zamek, którzy... Grają na naszej pięknym stadionie i, i wygrywają bardzo wiele, wiele meczów. Za które gratuluję się bardzo cieszę, że postanowiliśmy dokonać wymiany tych metalowych boksów na profesjonalne, plastikowe boksy, które no, spowodują, że no, bym powiedział, że no, przebywanie i, i no, sądzę, i komfort przebywania na stadionie, jak i bym powiedział na meczach, będzie o wiele, wiele większy, jak do tej pory to miało miejsce. I również to sądzę, że wymiana tych boksów będzie miała miejsce, sądzę, że do końca czerwca. Dziękuję za uwagę.